Tyle czasu masz chmer z linii, a ty grasz do tyłu. Gość, no co tu chcemy? No! Nie! No to i to! Raszka sobie. Ale... To jest posadziana żółtą z malowaniem. Ojej. Kula biegu! Jest! I zamykamy mecz. W 54 minucie trzecia bramka dla Mazura. Strzelcem Jakub Piekut. Oj. Oj. Dobrze. Idziesz sam. Dobra, brawo! Bartek, po prawej! Dawaj, 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 koi! Druga! Chodź bliżej! Weź, weź! Co to jest? 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 No ja wiem. Ale i mamy czwartą bramkę dla Mazura strzelcem AW. Ja. Jak najdłużej! A czy skręcę? Ten sam to był. Dobrze powiedział Daniel, dawaj na pięć i...
W drodze suplementu chciałem Ci zadać pierwsze pytanie na temat tego, co się wydarzyło przed tym meczem, czyli ścieżka pucharowa, żebyś ocenił te trzy mecze, które były za nami, no i ten ostatni pojedynek z Olejówką. Puchar, tak jak mówiłem, od pierwszego meczu jest to szansa dla zawodników, którzy w lidze nie dostają takiej ilości minut. Jakieś tam dwa, tak inaczej może, dwa mecze wygraliśmy, ten mecz z tym Szczonowem. Porażka, myślę, że na ten moment może i dobrze, bo skupiamy się tylko na lidze. No gdzieś ja już od poniedziałku, nawet przed meczem pucharowym, więcej mówiłem o tym, co się wydarzy dzisiaj ze świtem Starość Ryby, a nie jeżeli chodzi o puchar. Puchar był, jak ja to mówię, przygodą, a skupiamy się tylko na lidze. A Sulejówek? O meczu w Sulejówku. Tak jak mówiłem już, tak jak pisałem, mecz, zespół Sulejówka jest na ten moment dla mnie najlepszy zespół, najbardziej poukładany. Gratuluję trenerom, którzy od paru lat konsekwentnie budują ten zespół i widać tam jakość, widać tam, że to wszystko jest tak jak chcą. No dobra, skupmy się na dzisiejszym meczu. Mecz trudny. Znaliśmy ten zespół z lata, bo w okresie przygotowawczym graliśmy ze Świtem. Byliśmy po meczach pucharowych, które też nam zostały trochę w nogach. Wiedzieliśmy, że przede wszystkim zero z tyłu. To jakby był ten najważniejszy punkt. Nie chcieliśmy stracić bramki. Wiedzieliśmy, że musimy bardzo mocno ruszyć od pierwszej minuty i ta bramka na 1-0 będzie nam potrzebna. Cel zrealizowaliśmy. Do przerwy prowadząc 2-0 wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na grę, na bramkę kontaktową, która może spowodować, że mimo to, że optycznie przeważaliśmy i te sytuacje były, więc tym bardziej cieszę, że strzelamy bramkę na 3-0. Później ta czerwona kartka, która chyba już zamknęła mecz. No my w tym momencie jeszcze bardziej podkręciliśmy tempo, bo szukaliśmy kolejnych bramek i szkoda, bo w tych ostatnich 10 minut takie 400% sytuacje były, których nie wykorzystaliśmy. No dobra, mamy 1/3 sezonu za sobą. W takim razie, co powiesz o Świcie, jak gdyby w porównaniu z tymi zespołami, z którymi graliśmy, jak wypadł? Na pewno Świt boryka się z problemami, bo wiem, że to nie jest ten sam Świt z poprzedniego sezonu, więc zdaję sobie sprawę, że tutaj trener musiał na gorąco układać kadrę i zespół. Ciężko mi cokolwiek tak na gorąco powiedzieć, bo to był mecz, gdzie bardzo skupiłem się na nas jako na zespole i gdzieś przede wszystkim kontrolowałem i obserwowałem nas. Dobra, to teraz przyszłość. Mecz z Piasecznem przed nami. Dzisiaj Piaseczno 7-0 przegrało z Mińskiem. U nas chyba znowu jakieś będą zmiany z wymuszone kartkami. Tak, jak co mecz, ktoś pauzuje, ktoś wypada. Tak jak chociażby dzisiaj pierwszy raz w podstawowym składzie wrócił do kadry Marcin Raszka i Maciek Bakuła, a mamy już 1/3 sezonu, oni dzisiaj po raz pierwszy pojawili się w wyjściowym składzie, ale o to się nie martwię, bo zespół już nieraz pokazał, że w trudnych momentach, gdzie były kartki czy kontuzje, zawodnicy stają na wysokości zadania. Dzisiejszy mecz pokazał na tą chwilę, w jakim jesteśmy miejscu, w jakim punkcie. Drużyna Karczewa obnażyła nasze braki. Przede wszystkim w grze destrukcyjnej, gdzie dwie bramki pierwsze zdecydowanie za łatwo straciliśmy i tak naprawdę drużyna przeciwna sobie ułożyła tymi dwoma bramkami mecz. Potem staraliśmy się w drugiej połowie to zniwelować, zagrać odważniej. Coś tam się udawało, jakieś były akcje zaczepne, można było coś też strzelić. Myślę, że w pierwszej mieliśmy fajną sytuację, jednak no, za mało na to, żeby pomyśleć o jakichś bramkach. Czerwona kartka, którą otrzymaliśmy, tak naprawdę pozbawiła nas wszelkich złudzeń i konsekwencją czego były już później kolejne bramki dla Karczewa. Tak to wyglądało. Mamy ciężki okres, mamy dołek, nie ukrywam tego, wszyscy to widzimy. No i co? I tak naprawdę musimy teraz pokazać, że w tej końcówce tej rundy, że jesteśmy jeszcze w stanie zdobyć kilka punktów, bo inaczej to nie będziemy mieli czego szukać na wiosnę. No, Świt jest taką perełką na polskiej mapie piłkarstwa. Proszę powiedzieć, jakie cele właśnie w tym sezonie ma pańska drużyna, bo dwa sezony temu chyba wicemistrza nawet w grupie, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Chcę przypomnieć tutaj wszystkim, że w lato mieliśmy małą rewolucję w składzie. Odeszło z kadry nam 8 zawodników, z czego 5 z podstawowego składu.
tak naprawdę mieliśmy 2-3 tygodnie na to, żeby ich zastąpić. Czy to się udało? Nie wiem, to wyniki chyba wskazują na to, że nie za bardzo, no ale to też nie jest tłumaczenie, bo jakiś czas już trenujemy ze sobą, więc wiele czynników się na to składa, w jakim jesteśmy miejscu. No, zdaję sobie sprawę, że nie takie drużyny jak Śwince Starożyby miały kryzysy i też miały duże kłopoty, więc no, tutaj jakby nie rozdzieramy szat. Na pewno musimy usiąść z zarządem po tym meczu i podjąć jakieś decyzje, w którą stronę dalej to ma iść, czy po prostu będziemy nadal pracować w takim składzie, jak jesteśmy, czy może potrzebne są jakieś nowe twarze w drużynie, czy nawet na stanowisku trenera, bo nie ukrywam, że myślę, że tutaj moja misja 6-letnia czy 7-letnia z tym klubem, być może, nie chcę tego przesądzać, ale być może tutaj nie oddziałuje już tak na drużynę, jak to było przez tyle sezonów. W związku z tym, no, wiadomo, że to trzeba spokojnie usiąść, porozmawiać, nie podejmować pochopnych decyzji, ale na pewno chcąc walczyć jeszcze o czwartą ligę, musimy podjąć jakieś kroki, które wstrząsną drużyną, które dadzą świeżej krwi, gdzie może jakieś nowe spojrzenie na drużynę. No, składu nie zmienimy, musimy się dograć tą rundę do końca, więc myślę, że ten tydzień na pewno przyniesie wiele rozstrzygnięć. No właśnie, jest pan ewenementem także, bo grającym trenerem, nie ma tak chyba w żadnym sposób. Czy to utrudnia, czy ułatwia prowadzenie drużyny? Pan co, no, na pewno są dwie strony medalu, jak zawsze, tak? Z jednej strony jest mi łatwiej, bo widzę to z bliska, jak to się dzieje i potrafię szybko decyzję podjąć, a z drugiej strony też czasami brakuje takiego spojrzenia chłodnego z boku, więc w sytuacji, kiedy mieliśmy tą kadrę 19-18 na początku rundy, starałem się patrzeć na to z boku, nie grać, no ale potem z różnych przyczyn ta kadra już tam się zawężała, w związku z czym no, musiałem chłopcom pomóc na boisku, bo nie mieliśmy innego wyjścia. No i tak zostałem, tak? Więc tak jak mówię, no, jeśli będę miał godnego zastępcę, no to jestem w stanie nawet jutro zawiesić buty i pomagać tym chłopcom z boku, a żeby oni grali. Tak to widzę. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy dokładnie 1/3 sezonu mam za sobą i na tle przeciwników, jakby pan ocenił Mazura Karczew? Znaczy Mazur Karczew, już w sparingu jak graliśmy z nimi, pokazał momenty fajnej gry. Tam udało nam się zdobyć dwie bramki, gdzie przegraliśmy 2-3, ale ten mecz jeszcze jako tako wyglądał. Potrafiliśmy skontrować przeciwnika. Dzisiaj to się nie udało. Dzisiaj za łatwo straciliśmy dwie bramki i tak naprawdę gdybyśmy zdobyli na 2-1 jakiś kontakt, być może ten mecz mógłby wyglądać podobnie jak ten sparing w lato, ale tego nie zrobiliśmy, wobec czego no nie można powalczyć z drużyną, jeśli się nie strzela bramek. Tak to wygląda.